powie wam, drodzy, strasznie, strasznie zły atakuje. Po czym poznać, że jest to atak złego, że coś w tobie niedobrego się dzieje? Wstręt do rzeczy świętych, wstręt do modlitwy, do Pisma Świętego, do obrazów, do medalika, czy nie może się przeżegnać wodą święconą, to już jest objaw czegoś niedobrego w tobie. Też duchowe jakieś takie wewnętrzne osłabienie, nie chce ci się modlić, idziesz tak jak siostry zakonne, czy my idziemy na tą naszą medytację, no nie jesteśmy w stanie nic do przodu ruszyć. Niewiadomego pochodzenia bóle głowy, bóle stawów, ciągle gdzieś tam cię dusi w dołku, gdzieś jakieś duszności i to znikąd się bierze, nie? Chodzą do lekarzy, lekarze do specjalistów kierują, nie wiedzą co jest. Z tym trzeba byłoby się udać do, nawet do każdego z kapłanów, bo każdy kapłan może odmówić modlitwę o uwolnienie. Słyszysz, księże? Tak, tak. Modlitwę o uwolnienie. Czasami korzystam. I to jest bardzo istotne. Tego się nie bać. Jesteście gdzieś w grupie, jest ksiądz, któremu można zaufać, porozmawiać. Niech rozezna, a jeśli by w czasie modlitwy o uwolnienie okazało się, bo wtedy, jeśli jest opętanie, będzie ogromny atak złego, to wtedy odesłać do egzorcysty. I to jest spokojnie, to jest modlitwa. Nie bać się tego, bo poprzez modlitwę, poprzez ten egzorcyzm jesteś odcięty od ataku złego, natomiast trzeba często się spowiadać, przyjmować Komunię Świętą, nie zaniedbywać niedzielnej mszy świętej. No, jak najczęściej jakoś tak, jeśli wpadniesz w grzechy, no zaraz idź do spowiedzi. Bo ten grzech śmiertelny to jest takim lufcikiem w tobie, poprzez który zło zaczyna działać i niszczyć cię totalnie. Nie wolno się tu poddawać. Przyjdzie zniechęcenie, a mnie się dziś nie chce pacierza zmówić. Najprościej mówiąc, że ten pacierz poranny czy wieczorny, którego nas mama uczyła, to jest taki parasol ochronny, poprzez który nie wejdzie, nie dostanie się do ciebie zło. Jeśli tego nie ma, to jak na patelni, na dłoni wszystko, a diabeł atakuje. I widzisz też, że wiele też jest przypadków takich, że u młodych ludzi zdarza się, że w przeszłości zataili jakiś grzech. I to ich strasznie nurtuje, wyrzut sumienia, bóle głowy, niechęć do życia. I tu jest przyczyna też taka, że trzeba najpierw, widząc to, że tak cię atakuje zły i tu jest ta przyczyna, trzeba ten grzech wyznać, bo bez tego ani rusz. I zawsze poprzez modlitwę, którą tam, czy zwykłą modlitwę uwolnienie, czy egzorcyzm, to już zobowiązujemy tych ludzi młodych, proszę, to.